Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z naszego plemiennego życia, moi drodzy. Nazbierałem towaru, jakby ktoś chciał zobaczyć, proszę bardzo. Mam 300 kamieni, mam nadzieję, że już mi starczy. I dodatkowo z tych 17 przypraw, których miałem, sobie utworzyłem przyprawione jedzenie. Wcale niepotrzebny jest kucharz, ani żadna chata kucharza, ani nic innego. Wystarczy zwykłe ognisko i tyle. Przyprawy i gotowa racja żywnościowa i powstaje nam przyprawiona racja żywnościowa. Ale my dzisiaj nie o tym, moi drodzy. My dzisiaj kończymy naszą konstrukcję. Czyli potrzebowaliśmy kamienia. Kamienia już trochę natłukłem. Więc proszę bardzo, mamy to. Mamy to, jest dobrze. Kończymy to. Idziemy do naszego tego rzekomego apostoła, który chce od nas nie wiadomo co. Ale skoro chce, to musimy spełnić jego życzenie, żeby ruszyć dalej, moi drodzy, żeby ruszyć dalej na południe, żeby odnaleźć brata naszej szamanki, żeby przekazać odpowiednią wiadomość i może nam się to dzisiaj uda. Kamień upany, dobra. Może nam się... Kurde, nie wziąłem tego, nie zrobimy, ja! Ale dałem ciała, wiedziałem. Dobra, może zrobimy inaczej. Może zrobimy, nie mamy bambusowego totema. Ja to zawsze jak nie człowiek, nie? Ale jest jeszcze jedna opcja do wykonania, którą możemy wykonać i tą opcją będzie, moi drodzy, rozwalenie tej chałupy. Tyle było. A nie, na szczęście mam młotek jeszcze jeden. Tylko kurde, czy ja na pewno... No właśnie. To nie był dobry pomysł. Ajajajajajajaj. Co my mamy tu jeszcze w pobliżu do rozwalenia, żeby nie latać? Nic. Nic. Kurde, no to jednak musimy się jeszcze przelecieć. Najważniejszego oczywiście jak zwykle zapomniałem, czyli bambusowego totemu, bez którego nie wybudujemy nic. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Mamy tu jakiś wolny? Nie mamy wolnego totemu, dobra. To sobie zbudujmy jednego bambusowego totema. Możemy zrobić i od razu kamienny totem. O właśnie, wytwórzmy jednego kamiennego totema. Wytwórzmy jednego bambusowego totema. Teraz tak, kamiennego totema to my sobie wrzucimy tutaj do gliniarza. Gdzie on tutaj się ukrywa. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, moi drodzy, 50% jako chodzi o glinę. A jak dorzucimy mu... Jak mu dorzucimy kamiennego, to będzie produkował 75%. Ale nie będzie produkował, bo... No właśnie, motyka, motyka. Czemu nikt nie robi motyk? No nie, no młotów nie mają. Oje, butwa i noga. Dobra, młotów nie mają. Chłopy młotów nie mają i nie mogą się produkować. To jest złe. To jest złe. To bym powiedział bardzo złe. To nic, to my im damy. To my im damy, tych motów niech produkują. Jeszcze jednego. To im damy i niech oni się produkują. A my miejsce mamy, dobra. Mamy miejsce. 5 motów, może starczy. Może starczy, może nie starczy. Nie wiadomo. W każdym bądź razie my musimy iść dokończyć naszą kamienną chatkę, kamienną katkę, nie? Kamienną katkę musimy dokończyć, no dobra. Tada, mamy to.
Teraz, co ten nasz kolega będzie mógł tu produkować? Będzie mógł produkować kamień łupiany. Kurde, co dzisiaj jest ze mną? Kamień łupany, obsydian kamienny, totem, kamienne figurki, obsydianowe figurki i obsydianowy totem. Tego nie możemy zrobić, bo nie możemy. Nie mamy jeszcze wykonanego tutaj rytuału. Ale to nic nie szkodzi. Teraz znajdźmy. O, tu gdzieś ucieka. Tu gdzieś ucieka, znajdźmy go. Znajdźmy go, zabierzmy. Tak szybki rzut oka, czy ja będę miał towary jeszcze. Na, w razie czego, na jakąś odbudowę. Gdzie ty, chłopie, uciekasz? Czemu on zawsze tak daleko, kurde, jest, nie? Pół mapy. Ganiają nas, kurde, przez pół mapy. Jak nie w jedną stronę, to w drugą. Jak nie w jedną, to w drugą. Z prawej do lewej, z lewej do prawej. Z góry na dół, z dołu na górę. No. No, gdzie on jest? Daleko jeszcze? A co to? O kurczaki, zobacz, jakie fajne drzewa. Teraz pytanie za 100 milionów punktów, czy będę mógł tam wejść. Ej. Można. Ej, można. Mamy wulkan, szkoda, że tam mgła taka. Słabo widać. Ale fajnie. Powiem wam, że kurde, podoba mi się to. To mi się podobuje. Ale dobra. Mnie to nie ma się podobać, to ma działać. To nie na wystawę. Tu powinniśmy chatę kamieniarza zbudować. Najlepiej by było. Nie? Zobaczcie, jak tu blisko jest ten. To by było idealne miejsce. Dzień dobry. Zbudowałem, chłopie, zbudowałem. Ta fue la montaña, güelas, marzana, habachancala, tu satala. No, no. Misa nonga, tusa donan. Dobra, tak jest, tak zrobię, pójdę, zbuduję. Tusa finale, dona. Nie śpiesz się, no jak się mam nie śpieszyć, kurde. No jak się mam nie śpieszyć? Trzeba się śpieszyć. Teraz musimy zbudować coś. Tu. Musimy tam dotrzeć, moi drodzy. A my jesteśmy bardzo daleko. Ale dotrzemy. Ale dotrzemy. Więc lecimy, moi drodzy, i spotkamy się na miejscu. No i dobrze, moi drodzy, dochodzimy. Dochodzimy prawie, że do naszego celu. Czyli żeśmy przelecieli prawie przez całą mapę. Albo pół mapy. Albo jeszcze mniej, albo więcej. Któż to wie? Ale w końcu doszliśmy do miejsca, które widziałem na samym początku, które tu odwiedziłem. I właśnie do tego trójkąta, jak ja to nazywam. Co my tu mamy do zrobienia, moi drodzy? Musimy zbudować obiekt z mojej wizji. Dobrze, że mamy dość sporo towaru. To mnie bardzo cieszy, ale to bardzo. Aha. Żebym się nie cieszył za wcześnie. Żebym się nie cieszył za wcześnie, bo to się może źle skończyć. Teraz tak. Dobra, spróbujemy zrobić to tak, jak żeśmy zrobili poprzednim razem. A mianowicie nie będziemy budować z dwóch stron, spróbujemy zbudować tylko z jednej strony. Tylko teraz pytanie, czy ja wybrałem dobrą stronę. Żeby się nie okazało, że ja wybrałem właśnie złą stronę, nie? To jest bardzo prawdopodobne. Pamiętacie, jak budowaliśmy ten wielki most? Na samym początku, co się zepsuło? Właśnie, się zepsuło. Żebym się pośpieszył. Ale później, żeśmy wykonali przecież tylko próbę budowlaną, że tak powiem, tylko i wyłącznie z jednej strony. I udało nam się dokończyć ten tak zwany most linowy.
Najgorsze jest to, że jeżeli nie wybuduję wszystkiego, to nie powstanie... Nie powstanie kolejna, kurde, konstrukcja. Trochę szkoda, bo ramę można byłoby postawić wcześniej. Och, a się kichło. Dziękuję, jeżeli mi życzy się na zdrowie. Tak, dziękuję, dziękuję. Dobra. O, jeszcze kawałek brakuje mi. I w sumie tutaj nie musiałbym na dobrą sprawę układać wszędzie desek, bo powinno już tu mi konstrukcję zaliczyć, nie? W teorii niby tak, a w praktyce jest jak jest. Znowu piętro wyżej. O, już coraz bliżej mamy tego, moi drodzy. Coraz bliżej. Jeszcze nie sięgam. Jeszcze nie sięgam, ale myślę, że już teraz powinienem dać radę. Albo i też nie. A! No to już tu mamy problem. Chyba, że będzie jeszcze jedna konstrukcja wyżej. A, no i... I co? I co teraz? Chyba nie pykło. Nie tak miało być. Chyba jednak trzeba będzie wybudować całość. A na całość mi materiałów starczy. Desek jeszcze mamy. W sumie powinno starczyć, ale... No złaź w... Dobra, chodź tu. Ojoj, spadłeś. Ojoj. To nic, spadłeś, ale się naprawimy, moi drodzy. Możemy się naprawić, proszę bardzo, przyprawionymi racjami żywnościowymi. Oni dają nam, daje nam leczenie 25%, albo możemy się najeść zwykłym, tym, który daje nam 10%. I nam te zwykłe w sumie wystarczy, więc to jest też dobra opcja. Posiadać jakieś tam pewne jedzenie, które zawsze ma nam może uratować jakiś tam kawałek części zatka, nie? No dobra, Mieciu. Mieciu, jadziem z koksem, na grubo. Właśnie na górę. No i co? I co dalej? Co dalej, moi drodzy? Co dalej? Budujemy, pniemy się do góry. Jak to będzie wyglądało, to potrzebujemy dosłownie jeszcze momentu. Można by powiedzieć. Żeby ogarnąć to. Ile tu jeszcze tych kondygnacji będzie? Ze 3, 4. Ej, nie, źle bym powiedział. Nawet dość szybko idzie, nie? Oj, dobrze, że się zatrzymałem. A nie wiem, przytyło mi się od tego jedzenia, czy co, że po takiej drabince nie mogę wejść. Coś tu jest nie ten teges. No dobra. A to zaraz się okaże, że to nic nie daje, co? Ale byłyby jaja. Ale nie, tak nie może być. Musi się udać.
Okej. Aha. Ej, czyli nie potrzebowałem tak naprawdę, kurde. A może i potrzebowałem? Dobra, czekaj się. Jeszcze nie. Może i potrzebowałem, bo ze dwóch stron, bo tamto bym... A może i nie, co? Dałoby się tam jakoś... wliść? No dobra, chyba jednak potrzebowałem wybudować z dwóch stron. Tylko jakby tego nie można było przedłużyć, kurde, po całości. No już takie dwie konstrukcje wielkie. Nie można było tam dobudować jeszcze wzdłuż trochę. Ja bym był spokojniejszy i wszystko byłoby fajniejsze. No zobaczcie, no ile tu brakuje? No parę deszczówek brakuje i... i by było elegancko, nie? O! O! Dobra, no i teraz będę znowu musiał skakać na tamtą stronę, no nie! Ajajaj, jak oni lubią męczyć człowieka! Jak oni lubią drażnić lwa. Dobra, złaź na dół, kurde, bo to nic z tego nie będzie, skacz tam. A może i się pośpieszyłem trochę z tym skoczeniem w dół. Chyba Rachel tak. Musimy tutaj wejść piętro wyżej, żeby te... to dziadostwo okliknąć. Oj, prawie, dobra. Teraz może z tej mańki w takim oto wypadku. Jak nam nie chcą dać. To ich trzeba jakimś systemem, nie? Próbować. Kurde. Oj, ty. Chodził, patrzył i nie widział. No dobra. A, ale może schowaj tą siekierę, żeby ci głupi pomysł nie przyszedł do głowy, żeby czegoś tam nie porąbać jeszcze przez przypadek, nie? To dopiero byłyby jaja. Wybudował całą konstrukcję, a na samym końcu wziął siekierę i pierdyknął. Tamto mnie na... Coś tu coraz to lepiej wygląda. Dobra, no będziemy się tak męczyć, no co ja wam poradzę, no. Tak każą, to tak robi, no. Może tak by się nam udało? Oj, nie spadnij. A, na samą górę już nie wlezę. Może jeszcze spróbować takim... O, myczkiem, dobra. Chyba nie spróbujemy takim myczkiem. Chyba jednak trzeba dalej wleźć na samą górę, no. Tak ludziom utrudniać, kurde. A można było tam zbudować mostek na samej górze? No można było? No można było, no.
Parę deszczówek. Kurde, 3 kije bambusowe więcej. Już by było po zawodach. Już by się człowiek nie męczył. Co teraz? Czego jeszcze nie wybudowaliśmy? Ratam znowu. Ej, dobra, dawaj. Lecz się, chłopie, żeby tu. A, już więcej się nie mogę uleczyć. Uuu, o tą jakaś kula. Kula z kamieniami. Dobrze, że wziąłem kamienie, wziąłem. Dobrze, że wziąłem kamienie, nie jest źle. Ale wolałbym, żeby to się już raczej pośpieszyło. Bo ja już jestem w miarę zmęczony i za chwilę będę tracił ze zmęczenia. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, tu są jakieś kamienie. Naprawdę. No zobaczcie, a wystarczyło dać tu trochę bambusa, pociągnąć chociażby nawet i ten dyk. Można? Można było, nie? Przecież to widać, że to ustrojstwo się będzie kręciło wokół tutaj swojej osi, czyli nie będzie to nam przeszkadzało tej naszej budowli, naszej osi. Będzie się tylko w jedną i w drugą stronę bujało, w tą, nie? Takie typowe wahadełko, bym powiedział. No to by nie zepsuło nam tutaj tej konstrukcji, no ale no nie, no. Nie wiedzą, jak wyprowadzić człowieka z równowagi. Ale z drugiej strony ktoś powie, ale będzie zdrowszy, tyle po schodach pochodziłeś. No właśnie, pochodziłem. Co z tego? Tu jakaś gondola magiczna. Zadanie zaktualowane. Znajdź brata kapłanki. Oho. Znajdź brata kapłanki. No dobra. Pięknie, ładnie. To teraz jak ja mam to znaleźć? Brata kapłanki jest tam. Czyli na to wychodzi, że co? Musiałbym albo upchać tam kamieni. Bo jak ja mam niby tam wleźć? Oj, nie spadnij! Proszę cię. A, dobra, tu jest coś do naciągania. Ty. Dobra, tu się coś ich naciąga. Naciąga się, moi drodzy, ustrojstwo. Czyli zostaniemy teleportowani. Albo i nie. Aha. Jak to wyłączyć? O. Uj, tylko nie to, proszę, nie to. Ale jazda. Ej, utknąłem. Kurza twarz, utknąłem. Utknąłem, a teraz padnę i się zabiję. Albo i nie. Ajaj, ale to było złe. Dobra, daj mi to. Ale to było złe. Teraz pytanie, czy tam da się to przejechać dookoła? Zobaczmy. Da się. Nie da się. Kurde, nie da się. Ale jaja, utknęłem, nie? Dobra, to ja będę musiał tutaj skoczyć. Może ja się pośpieszyłem za bardzo, co? Może trzeba było poczekać, aż to do końca dojedzie. Stanie w miejscu. No, właśnie. To ten dobrze powiedział, kurde, ten nasz apostoł, że nie ma co się śpieszyć, nie? Że mi się nie śpieszył, właśnie. A ja, żem, kurde, wyrywny i żem się pośpieszył. No to dobra, no to teraz poczekajmy.
Czekajmy na finał. To nas wypchnie, tu zrobi nam dziurę i tu będę mógł sobie wyskoczyć. Proszę bardzo, jaka ładna dziura. Wystarczyło poczekać, wystarczyło poczekać. No ale dobra, ale mamy piękny jakiś kołowrót, moi drodzy. Działający w dodatku. Działający w dodatku, więc super. No i teraz co, dokonajmy... Dokonajmy odkrycia nowego. A właściwie już żeśmy to odkryli. Krainę wulkanu. Krainę wulkanu. To jest za wiele tutaj... Nie widać, co tu jest. Właściwie tu niczego nie ma. Ale widzę duży kamień i który to będzie prawdopodobnie kamień obsydianowy. Obym miał rację. Obsydian 10. Dobrze, mamy to, moi drodzy. Mamy to. Mamy kamienia obsydianowego, to od razu sobie go weźmiemy. I jest dobrze. Tylko teraz pytanie, gdzie ja mam iść, gdzie on jest, tu gdzieś jest. Tam jest drzewo. Walkie-dokie. O, a tu idzie jakiś chłopek, roztropek. Halo, dzień dobry, panie Janie. A jaki niebieski ty. Jest, o, to nie, on jest tylko strażnikiem boskiego kamienia. Kim jesteś, wędrowcze? Jak dotarłeś do stóp płonącej góry? Normalnie, jestem budowniczym, panie, ze wschodniego plemienia. Bogowie pokazali mi, co muszę tu zbudować, więc to uczyniłem. Chcę porozmawiać jeźdźczynią oceanu? Jeźdźczyni oceanu, dobre, czekaj, mówisz na poważnie, jest drajczynią. Jedyne słowa, jakie ma prawo wypowiedzieć, to modlitwa do Boga płonącej. Dobra, tam nie pitu. Zatem nie ufamy ludziom z zewnątrz, takim jak ty. Czemu mielibyśmy? Nie przynosisz nic poza kłamstwami o wielu bogach i bogatych zbiorach. Ty, obudź się, chłopie. Kapłanka mnie wysyła. Dawniej swojego plemienia. Przysłała mnie tutaj. Mam sposób na zdobycie dla was jedzenia, by pokazać me zamiary. Ponieważ powiedziała mi, że głodujecie, powiedz mi przynajmniej, jak znaleźć jej brata. Kapłanka, moja siostra, myślałem, że fale ją pochłonęły, że ją straciłem, ale nie mogę ci pomóc jeźdźczynią oceanu. Nasz wód rządzi żelazną pięścią, tylko ona ma do, on ma do tego prawo. Dobra, władzę to się zajmiemy chyba, nie? Dobra, no to poinformuj go. Buduj targowisko, przynieś przyprawione jedzenie do nowego targowiska. No to. Targowisko. Dobra, zbudujemy te targowisko, tylko teraz tak, gdzie on mnie tu... On idzie tu, a ja bym chciał gdzieś blisko drzewa, moi drodzy. Gdzieś blisko drzewa bym chciał. W sumie targowisko to tak na dobrą sprawę to nie ma znaczenia targowisko, tylko że ja teraz nie wybuduję tego targowiska i tu mnie boli. Tu mnie boli, ale... Ale spróbuję sobie wybudować, moi drodzy, warsztat. O! Chociaż tyle. Tyle i aż tyle. Dlaczego? Już wam tłumaczę dlaczego, bo będę miał kolejne miejsce do spania i teraz nie muszę się, że tak powiem, aż tak mocno teleportować na drugą stronę tej piekielnej góry. Bo ja tutaj będę mógł iść w drzemkę. A jak będę mógł iść w drzemkę, to będę mógł działać dalej. O, będę mógł działać dalej. I tu możemy... Kurde, skóry nie ma. Już byśmy paciorki sobie robili. Polity składnik wielu rytuałów. Spal go na ołtarzu. No dobra. Obsydianowe figurki. Rytuały, dobra. A my chcielibyśmy totema, ale totema nie możemy wytworzyć, bo jeszcze go nie mamy. Dobra, a teraz jeszcze jedno pytanie. Czy gdzieś tu jest woda? Bo zawsze gdzieś tu było. Będziemy musieli i tak zresztą nałupać jeszcze tego obsydianu. Czy w takim drzewie nie ma wody? Really? Chyba nie ma. Chyba nie ma, moi drodzy, chyba nie ma.
Cześć. Siema. Nawet gadać ze mną nie chce. Co za ciule. Co za ciule. Nie to nie. Pies wam mordę lizał. Dobra, moi drodzy, no to cóż, ja idę w drzemkę w takim razie, bo tu nic i tak nie wybuduję teraz, nawet choćbym bardzo mocno chciał. Niestety, zaraz będzie mi bardzo źle. Tracę jeszcze więcej zdrowia, czego byśmy nie chcieli. Ty ciulu, ty! Przepchnął mnie. To za wieśniak, ty. Ty kur... Chciałeś mnie zepnąć, dziadu. Dawaj go tu. Ubiję cię, konusie. Albo i nie. Ale jaja, co? Prawie mnie zepchnął. No dobra, moi drodzy, to cóż. Ja nie w takim razie lecę w drzemkę, bo tu i tak nic z tego nie wyjdzie. Nic więcej nie będę mógł zrobić. Oprócz tego, że muszę chyba sobie zbudować bambusowego... albo nie bambusowego. Ołtarz, co tu musimy zrobić, moje? Obsydianowe paciorki i obsydianowe figurki. Gdzie jest wytwarzanie, no? A, więc zobaczcie, będę musiał nałupać sobie... Cicho. Paciorki? Skórnia. Tak i tak będę musiał tu przyjść. Kurde, bo skórnia mam, no. Czemu? Ale to nic. Ja muszę sobie pospać, muszę sobie tutaj zrobić, moi drodzy, co będę musiał. Będę musiał sobie tutaj nałupać trochę tego obsydiana. Mamy 3 kilofy, więc nie jest źle. Ale to jak to zrobię, to się zobaczymy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.